Cześć wszystkim, witam Was w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z drugimi już ulubieńcami w 2017 roku i będą to ulubieńcy lutego. Nie chcę, żeby ten filmik był za długi, także zapraszam Was do oglądania. Tak jak zawsze zaczniemy sobie od kolorówki i tutaj mam Wam do polecenia jeden produkt i będzie to konkretniej podkład. Podkład z Maybelline Affiniton Mineral i jest on do skóry wrażliwej. Ja mam numer 10 i to, co jest fajne właśnie teraz na okres taki wiosenny i później na letni na przykład, ma on SPF 18, także chroni nas też przed słońcem. I moim zdaniem to jest naprawdę świetna sprawa, ponieważ nie każdy z nas, właściwie nie każda z nas pamięta o nakładaniu filtra na swoją twarz, także tutaj mamy taką małą dawkę w podkładzie właśnie. Ma taką fajną, dosyć lejącą konsystencję, nie zakrywa jakichś dużych niedoskonałości, także jeśli macie spore problemy z cerą, to na pewno nie jest podkład dla Was. Ja sama nie mam idealnej skóry, ale używam bardzo dobrego korektora, także ten podkład jest właśnie taki leciutki, idealny moim zdaniem na właśnie wiosnę i na lato. Z pielęgnacji mam Wam do polecenia tutaj dwa produkty i będą to dwa produkty z Ziai. Nie, to nie jest filmik sponsorowany. Jeśli oglądacie mnie od jakiegoś dłuższego czasu, to doskonale wiecie, że ja tę firmę uwielbiam. Także pierwsza rzecz, jest to w sumie nowość dla mnie, ponieważ jest to płyn micelarny z Ziai. Produkt dla skóry wrażliwej z serii Ulga. Płyn micelarny do makijaż, oczyszczanie. Ja Wam go naprawdę bardzo polecam, bo jest tani, nie podrażnia oczu, także jeśli macie wrażliwe oczy albo, nie wiem, tak jak ja, nosicie soczewki kontaktowe, to tutaj Wam się nic po tym produkcie nie stanie. Jest dosyć wydajny, bo używałam go praktycznie cały luty, no i zużyłam prawie połowę, także jeśli szukacie czegoś fajnego, taniego, polskiego, to polecam właśnie to. No i druga rzecz z Ziai, jest to krem oliwkowy do twarzy. Ja go używam akurat na noc, bo on jest taki troszeczkę cięższy, powiedziałabym, jest taki bardziej tłusty, także nie wyobrażam sobie po prostu po nim nałożyć na swoją twarz makijaż. To nie wyglądałoby dobrze i Wam też tego nie polecam. Bardzo fajny produkt, bardzo ładnie nawilża tą twarz. Rano jest ona taka nawilżona, jest taka rozluźniona, po prostu promienna, bardzo ładnie wygląda i myślę, że to właśnie powinien robić krem. Poza tym jest bardzo tanie, bo kosztuje chyba 4 zł, także... Ostatnią już rzeczą z pielęgnacji, którą chciałabym Wam polecić, którą odkryłam w miesiącu lutym, jest maseczka z węgla aktynowego, bardzo popularna na internecie. Jest to maseczka DIY, czyli po prostu robicie ją sobie sami. Oczywiście możecie ją kupić na różnych azjatyckich stronach, czy na, nie wiem, jakichś drogeriach. Szczerze nie mam pojęcia, nie ufam za bardzo takim stronom, także stwierdziłam, że zrobię sobie taką maseczkę sama w domu, wypróbuję, jak to działa. Po prostu wystarczy, że kupicie sobie takie właśnie węgiel w tabletkach, rozkruszycie go, połączycie to z żelatyną, nałożycie na twarz i poczekacie, nie wiem, pół godziny, 40 minut, zależy jak dużo tej żelatyny dacie oczywiście, bo im więcej, tym ona szybciej, maseczka po prostu zastyga, to jest logiczne. No i potem zdzieracie sobie to z twarzy i to jest jeden z lepszych efektów, po prostu skóra. Moja skóra po żadnej maseczce nie była tak wygładzona, nie była tak oczyszczona, po prostu wągry z nosa, czy tutaj właśnie z policzków schodzą. Ja Wam bardzo, bardzo polecam. To jest odkrycie, wydaje mi się, że tego roku, jak dla mnie. Teraz pokażę Wam kilka gadżetów i zaczniemy może od gadżetu takiego makijażowego, jak właśnie z tego działu makijażowego właśnie wyszliśmy. Jest to taka gąbeczka do nakładania podkładu i nie chcę Wam jej tutaj za bardzo pokazywać, bo jest brudna. Używałam ją dzisiaj rano i tak byłam leniwa, nie umyłam jej. Jest ona z Rossmana, kosztowała 16-17 zł i naprawdę sprawdza się jak dla mnie super. Ja już testowałam wiele takich gąbeczek i w sumie żadna mi nie odpowiadała, dlatego że one tak bardzo pochłaniały podkład i po prostu to było nieopłacalne kompletnie. A z tą gąbeczką jest inaczej, ona jest taka bardziej zbita, ale jak ją, wiecie, namoczycie wodą, to ona jest taka mięciutka, w ogóle powiększa się, jest taka duża i to jest tak mega przyjemne. Ja po prostu uwielbiam nakładać podkład. Jak dla mnie najlepszym sposobem nakładania podkładu jest właśnie używanie takiej gąbeczki. Kolejnym gadżetem, którym się właściwie zajarałam troszeczkę pod koniec tego miesiąca, są chokery i stwierdziłam, że bez sensu jest kupować właśnie takie chokery w sklepie, bo kosztują około 20-30 zł. To jest po prostu kawałek tasiemki. Słuchajcie, poszłam sobie do zwykłej pasmaterii, kupiłam sobie 4 takie wstążeczki, zapłaciłam jakoś 2 zł. Moja mama kupiła jeszcze takie z
zapinki, takie klipsy. Przyszyła mi to i moim zdaniem to wygląda świetnie. Także jeśli Wam też podobają się chokery, to polecam Wam właśnie zrobić sobie takie chokery DIY, bo nie opłaca się kompletnie kupować takich właśnie naszyjników w sklepach, w sieciówkach, bo jak Wam się rozwalą, to wiecie, ten choker kosztował 50 groszy, więc nie będzie mi szkoda, co nie? Teraz czas na moją ulubioną muzykę z lutego i tych piosenek będzie dosyć sporo, tak jak co miesiąc, ale wydaje mi się, że bardzo lubicie, kiedy Wam polecam właśnie dużo piosenek, bo wtedy każdy może znaleźć coś dla siebie. Potem mi piszecie, że właśnie zajraliście się tą piosenką, albo tą i to jest takie mega kochane, także tutaj za chwilę usłyszycie moje ulubione piosenki z lutego, a Wy w komentarzu możecie mi napisać, jakie były Wasze ulubione piosenki tego miesiąca. To nie działo się w tym miesiącu jakoś super dużo, szczerze powiedziawszy. Po pierwsze, miałam ostatnie w moim życiu ferie. Ferie takie typowo szkolne. Oczywiście na studiach też są jakieś ferie, przerwy, nie wiem jak to się do końca nazywa. Jeszcze nie znam takiego studenckiego, studenckiej terminologii. Tak. No dobra, w sumie w lutym troszeczkę się działo, bo byłam na dwóch osiemnastkach. U mojej kuzynki Magdy, pozdrawiam Magdę, byłam też jako osoba towarzysząca z Damianem. Pozdrawiam, Damian, pozdrawiam Twoich kolegów, bo wiem, że oglądają, siemka. No i oczywiście byłam na imprezce, domówce u mojej Madzi z okazji 19 urodzin, także Madzia, Ciebie też pozdrawiam, pozdrawiam wszystkie dziewczyny i Kubę. Pozdrawiam. Co do kanałów na YouTubie, to mam Wam tutaj do polecenia dwa. Jeden jest polski, drugi amerykański. Co do tego amerykańskiego, to jest to kanał Janine. Ona prowadzi tak właściwie dwa kanały, bo jeden jest taki typowo vlogowy, a drugi taki typowo lifestyle'owy, czyli bardzo popularna rzecz u takich popularniejszych właśnie youtuberek amerykańskich, to, że mają dwa kanały. Szczerze Wam powiem, że tego głównego jej kanału za bardzo nie oglądam, ale z vlogami jestem na bieżąco i naprawdę ją uwielbiam. Jest mega pozytywną osobą, za tym dodała ostatnio dużo vlogów z wakacji, była m.in. na Hawajach i ja naprawdę zazdroszczę, bo widoki są nieziemskie. A drugi kanał jest to mniejszy kanał polski, nazywa się Wiktoria Ilczuk. Wiktoria mieszka w Norwegii i ja, oglądając serial Scam w styczniu, wydaje mi się, bardzo zajarałam się właśnie całą jakby Norwegią, bardzo zajarałam się językiem norweskim i tutaj taka ciekawostka, że nawet zaczęłam się uczyć troszeczkę norweskiego i umiem już powiedzieć kilka słówek, ale to na pewno nie jest taki akcent, wiecie, typowo norweski, no bo to jest troszeczkę niemożliwe. Także jeśli jeszcze Wiktorii nie znacie, to oczywiście w opisie macie wszystkie linki o rzeczach, o których mówiłam i koniecznie ją zasubskrybujcie, bo jest naprawdę cudowna. No i słuchajcie, to by było tyle, jeśli chodzi o moich dzisiejszych ulubieńców. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeśli tak, to poproszę o dużego kciuka w górę. Jeśli tego jeszcze nie robicie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału na dole. W opisie macie oczywiście, tak jak zawsze, wszystkie linki do różnych moich kont społecznościowych, gdzie możecie mnie zaobserwować. Macie moją grupę na Facebooku, Snapchata, którego mam otwartego, także jeśli macie ochotę posnapować, pogadać, to zapraszam. Odpowiadam na każde snapy, także poza tym w komentarzu zachęcam Was do wypisania Waszych ulubieńców, bo jestem ciekawa, czy macie mi do polecenia jakieś filmy, piosenki, seriale, czy cokolwiek innego, co Wam się mega sprawdziło w tym miesiącu. Także napiszcie mi właśnie, proszę, w komentarzu. No i to by było tyle, także dziękuję Wam jeszcze raz za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmiku. Buziaki, pa!